jest bardzo piękny taki obraz, który dziś widzimy w Ewangelii, kiedy są tłumy i pojedynczy człowiek. Taki był Jezus, zanim szły tłumy, ale on natychmiast przestawiał się na bycie tu i teraz dla konkretnej osoby. Czy tak w Kościele robimy, że oczywiście są tłumy, to jest to chociaż coraz mniejsze, czyli te wszystkie rzeczy, które robimy razem, uroczystości, liturgie, procedury, to wszystko to są rzeczy tłumne. Czy nie gubimy w tym wszystkim kontaktu z pojedynczym człowiekiem?